Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej poprzedzającej spotkanie drugiej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Europy pomiędzy Lechem Poznań i Szachtiorem Soligorsk. Z nami trener Iwan Żurdziewicz. Tradycyjnie oddaję Państwu głos, zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry, Krzysztof Tajczak, Radio Poznań. Panie trenerze, czy ta wygrana w pierwszym ligowym meczu, no w końcówce spotkania z Wisłą Płock, dodała takiego animuszu i większej wiary przed tym spotkaniem tutaj, które odbędzie się w Soligorsku, bo z kolei nastroje, jak pan doskonale wie, i kibiców, i nasze, i pewnie wasze po tym rewanżowym meczu z Gandażarem Kapan były fatalne. Zgadza się, ale to jest proces, mówiłem o tym wszystkim. Zaczynaliśmy tę robotę na początku, miesiąc temu. Wiele rzeczy tak nagle się nie zmienią, zwłaszcza, że to jest większość zawodników, którzy są, po prostu zostali w tym roku. Jest dwóch, trzech nowych, nie jest za dużo nowych zawodników, żeby takie były widoczne zmiany, zwłaszcza, że widzieliśmy, jak to był mocny, jak to mocne zakończenie było tego roku. Ogólnie jaka sytuacja cała była wokół naszego klubu. Widzieliśmy o tym i widzieliśmy, że ten proces odbudowania tego wszystkiego nie będzie tak szybki i łatwy, bo to nikt nie jest w stanie tego aż tak szybko odbudować, ale te dwa mecze i ten ostatni pokazały, że ten zespół walczy. Pomimo tego, że w tym pierwszym meczu zagraliśmy, uważam, nieźle, jeżeli chodzi o nasz postęp w grze i modelu. Dla was obraz jest inny, wiadomo, ale dla nas, który przyjechaliśmy od maju i od maja pracujemy, dla nas jest postęp widoczny. Tu nie mam dwóch zdań na ten temat. Jestem przekonany. Bardzo ważna rzecz jest, że w trzech meczach, jednym sparingu, w tym ostatnim meczu w Armenii i w tym meczu w Wyspie Płock, zespół jednak po prostu zdał egzamin tego, że pomimo tego, że i w tym meczu z Hapoelem Berszewa przegrywając 1-0, wygrał 2-1, pomimo tego meczu, który przegrywał 2-1, 2-0 w Armenii, a strzelił w ostatniej minucie na 2-1 i w tym meczu w Płocku wygrywając z po prostu remisu po tych dwóch po prostu zerwanych nocy i bardzo trudnego powrotu z Armenii. Ostatnie 10 minut zespół wykonał wysoki pressing i po prostu strzelił tą bramkę na 2-1. Także dla nas, dla sztabu i dla drużyny postęp jest widoczny. On jest minimalny dla was, bo wiadomo, jaka jest miłość do Lecha Poznań i po prostu ludzie regionu, ludzie by chcieli jak najszybciej, ale niestety i ja nie bym chciał też, żeby to było szybko, bo co będzie szybko, to też nie jest dobre. Także to nasza odbudowa idzie jak dla mnie bardzo powoli, ale jednak jest dla mnie do przodu. Także jest, tak jak pan pytał, jest to ważna rzecz dla nas wszystkich, bo jednak pracujemy bardzo mocno, bardzo intensywnie. Te takie wygrane w ostatnich chwilach jednak budują zespół, budują więź pomiędzy zawodnikami, której widzieliśmy nie było i po prostu jesteśmy przekonani, że to nam da w przyszłości solidnego fundamentu do dalszego budowania. Teraz pytanie konkretne i takie personalne. Na ile panu komplikować się będzie ustalanie ewentualnie wyjściowej jedenastki na ten czwartkowy mecz w Soligorsku, brak Nikoli Wujadinowicza? No i ja zawsze mówiłem, zawsze jestem po prostu osobą, która znajduje się w takiej sytuacji, w której się znajdujemy. Musimy zdać sobie sprawę z pracownikami, które mamy i oni są, uważam, też bardzo dobre i tutaj osiemnastka, która idzie teraz, jest po prostu bardzo mocna. Dbam o to, żeby każdy zawodnik się czuł potrzebny. Widzimy, że mniej więcej każdy, który gra, jednak po prostu daje sobie radę i jutro ten zespół, który wyjdzie, po prostu musi dać radę. A dlaczego pan się zgodził, czy to był pana pomysł, żeby tak trochę, no, logistycznie ciekawie się dzieje, bo mecz rozgrywany jest na małym stadionie w Soligorsku, który może pomieścić 4000. Nie macie oficjalnego treningu dzień przed meczem właśnie w Soligorsku, tylko zdecydowaliście się na Mińsk. To coś tam panu nie zaburzy? No nie, po prostu bierzemy tak jak idzie. Po prostu chcieliśmy brać po prostu hotel na miejscu w Soligorsku, ale nie było takiej opcji. W hotelu w Soligorsku jest po prostu bardzo, po prostu w niedobrym stanie.
nie na takie warunki, jak nam dają tutaj. Dlatego mi bardziej zależy, żeby zawodnicy dobrze wypoczęli, dobrze zjedli. I uważam, że ten wyjazd od tych dwóch godzin do meczu też nie zaburzy nam. Też uważam, że nas po prostu zahartuje. Dosyć nam w ostatnich tych meczach nie idzie dobrze z tymi wyjazdami i organizacją, ale uważam, że po prostu im po prostu nie będzie to łatwo. Będzie hartowało pewne rzeczy u nas, że po prostu nie ma narzekania. Musimy brać tak, jak idzie i wybraliśmy najlepszą opcję według nas, żeby to wszystko było tak, jak trzeba, że po prostu zawodnicy mają wszystko, aby wypoczęli i aby jutro na ten mecz byli przygotowani. Panie trenerze, Maciej Rejman, głos Wielkopolski. Witam. Co wiecie o przeciwniku i czego się spodziewacie po grze Szachtiora? No, przede wszystkim wiemy, że to jest zespół, który prawie z pół roku nie przegrał meczu. To jest zespół, który gra bardzo, jest zespół bardzo skoncentrowany, jest to zespół bardzo konsekwentny, bardzo zaangażowany i ma po prostu kilku reprezentantów w swoich szeregach. Na pewno to będzie zespół niełatwy. Po prostu wiemy i przekonaliśmy się w tym ostatnim meczu z Kędzierzanem Kapan, że w Lidze Europie nie ma łatwych zespołów, także na pewno ten przeciwnik będzie zmotywowany też, bo gra z Lechem Poznań. A my wiemy ich wartość, ale wiemy też swoją wartość i na pewno chcemy skorzystać ze swoich atutów. Dzień dobry, trenerze Maciej Hęszel, Przegląd Sportowy. Pytanie, bo zgłoszony do rozgrywek został João Amaral. Na jakim on jest etapie w tej chwili, jeśli chodzi o fizyczne przygotowanie? Czy jest już możliwość, że zadebiutuje w tym czwartkowym meczu? No, jeżeli będzie taka potrzeba, po prostu rozważamy też ten moment Amarala. Też przyjechał do nas kilka dni temu, był z nami na tym meczu z Wisłą Płock, był w szatni, widział ten ambient, widział ten stadion, widział jaki jest kraj, jakie są oczekiwania. A zwłaszcza naszych kibiców, był uważam też w bardzo dobrym momencie, gdzie zespół ten mecz wygrał. I jednak te dwa dni, pomimo tej bariery językowej, udało się być z nami i jednak przeżyć kilka chwil. Także myślę, że jeżeli uznamy, na pewno po prostu dostanie tak samo jak on i zawodników, którzy będą na tej ławce rezerwowej, dostaną swoje szanse, na pewno będzie dla nas wzmocnieniem i po prostu chcieliśmy go jak najszybciej i po prostu jak najlepiej przygotować na idealnie wejście do meczu. Także zobaczymy co jutro. A na jakim on jest etapie, bo wiadomo, że w Portugalii tam też przygotowania dopiero się zaczynają. Tak, ale on już spędził z Benfiką przez 2,5 tygodnia pracy. Czy to już jest wystarczająco też, żeby się przygotować? Na pewno nie jest to idealna forma tego zawodnika, ale żeby wejść na po kilka minut, a po kilkanaście minut też jest wystarczająco. Też po prostu chcemy, żeby go jak najszybciej po prostu zaaklimatyzować, zaadaptować i żeby jak najszybciej wszedł w zespół. Pamiętam, że to jeszcze jedno pytanie. Czas na deklarację. Jaki wynik chce pan osiągnąć z drużyną jutro w Soligorsku, żeby awansować zwyczajnie? Poznamy już rywali ewentualnych w trzeciej rundzie kwalifikacji. Wynik jest jasny. Nie chcemy bramki stracić, chcemy strzelić. Zawsze tak jest, mówię, ja nie jestem takim trenerem, który unika tego, tylko my musimy swój mecz rozegrać. Przede wszystkim mamy swoje założenia. Momentami znowu wracamy do momentu Wisły Płock, tych pierwszego meczu z Gęczesarem, gdzie ten nasz model momentami widać. W tym z Wisłą też momentami też go było widać, ale mówię, to jest budowa zespołu i nie jest to idealnie, jakbyśmy chcieli, a to jest też uważam, że wszystko przyjdzie z czasem, ale wynik, pod każdy wynik, który będzie dla nas pozytywny, będzie dobry. Także idziemy po prostu, ja też tak jak gadam teraz do was, tak gadam i do zespołu, nie idziemy zrobić wynik, idziemy zrobić po prostu dobrą robotę. Chcemy ten nasz model, naszą grę doprowadzić na wyższy poziom. A ten dobra gra, zaangażowanie, koncentracja nam da dobry wynik. Panie trenerze, a propos budowy zespołu, wspominał pan
że do Lecha dojdzie jeszcze jeden napastnik. Na pasy, wszyscy. Wiemy. Teraz kibice się pasjonują, trwa okno transferowe. Na jakim etapie jest w tej chwili są rozmowy z tym napastnikiem? No i pojawiły się też obawy, że przyjście tego napastnika może wiązać się z odejściem Christiana Gitkiera. Jak pan to skomentuje? Nie wiem, z Gitkierem jest wszystko jasne, on jest naszym zawodnikiem, tutaj zostanie. Nie wiem, jaki temat był, czy nie był, to jest już poza moją osobą. Po prostu Christian jest bardzo skupiony, bardzo dobrze pracuje i jest bardzo zadowolony i po prostu dbamy o to, żeby w tym roku jeszcze lepiej grał, złapał dobrą formę, przede wszystkim dobrze pracuje dla zespołu też. Nie jest tylko rozliczony tylko z bramek, ale jednak dużo się angażuje w grze zespołowej. Jego odejście jest bez opcji, on tu zostaje z nami. A jeżeli chodzi o tego napastnika, jest po prostu kilka kandydatów, których rozważamy. Na pewno to będzie, nie wiemy kiedy. Nic nie obiecujemy, tylko po prostu chcemy znaleźć odpowiedniego po prostu kandydata na to miejsce, żeby po prostu z Christianem współpracować, walczyć o jak największą liczbę bramek i przede wszystkim, jeżeli po prostu Christian nie będzie w dobrej formie, ktoś inny może zastąpić, też jest ważna opcja. Mamy też dwóch po prostu młodych zawodników, których też powoli będziemy przygotowywać do rywalizacji. Hubert Sowoli, tak, jeszcze Paweł Tomczyk. Także myślę, że ten napastnik wkrótce dojdzie. Nic nie obiecujemy, ale wszystko zrobimy, żeby tak było. Ale gdyby się pojawiła taka cena nie do odrzucenia przez Lecha, za Gitkiera. Nie ma takiej opcji. No właśnie, no. To ja jeszcze, trenerze, chciałbym zapytać tylko, bo dla trenera zawsze rozróżnia trener to model gry i system gry. Model, wiadomo, najważniejsza kwestia, system trochę mniejsza. Tak. No ale było różnie w meczu z Gancasarem, jednak ta gra z czwórką obrońców, żeby powstrzymać tych skrzydłowych rywala w rewanżu. W Płocku powrót do trójki. Jak można przewidywać, jak będzie jutro? Jakich skrzydłowych ma Szachtior, żeby ewentualnie czymś nie, opowiedzieć? Nie będziemy, no to nie jest. Ja rzadko kiedyś będę, zwłaszcza grając w lidze, będziemy zmieniać ustawienie. Uważam, że jesteśmy Lechem Poznań, jesteśmy mocnym. My musimy po prostu narzucić nasz styl gry, nasz model gry, to jest najważniejsze. W tym meczu z Gancasarem wybraliśmy to przez wiele, wiele innych aspektów też, podróży, warunków tam klimatycznie, musimy się szybko to adaptować, dostosować, nie możemy, a po prostu jeżeli uznamy, że coś innego może dać inny wynik, będziemy zmieniać, ale przede wszystkim też dla mnie był ważny moment, żebym ja widział, gdzie ten zespół, jak się ten zespół czuje dobrze, widzieliśmy, zmienialiśmy to ten. Ja też nie jestem po prostu magikiem, który będzie widział wszystko nagle od razu. Znam tych po prostu chłopaków, znam z widzenia, znam daleka. Teraz jest taki etap, że jesteśmy razem i ich po prostu poznaję, bo to też są ludzie i trzeba poznać, jak po prostu do nich podejść. I też szukałem dla nich rozwiązania. To nie jest, że ja teraz przychodzę i ja tak chcę grać. Tylko też ja po prostu dostosuję do tego zespołu ludzkiego, który ich mam. W tym momencie, jak byliśmy w okresie przygotowawczym i teraz ten, jak już jest walka o punkty, też po prostu szukaliśmy idealnego ustawienia, który ten zespół, w którym ten zespół się czuje. I widać, że ten zespół grając po prostu 1 czy 5-2 dobrze się czuje w tych meczach. Jednak zagraliśmy najlepsze mecze, o ile można powiedzieć, że jeszcze jesteśmy na takim poziomie, jakbyśmy chcieli. Gramy dobrze, strzelamy bramki przede wszystkim i te mecze wygrywamy. Także jasny kierunek. Nie będziemy zmieniać coś, co nam idzie dobrze i przede wszystkim, gdzie widzę, że po prostu zawodnicy się czują dobrze. Szanowni Państwo, nie widzę więcej pytań, także bardzo dziękujemy za przybycie i do zobaczenia. Dziękuję do zobaczenia. Bardzo. Do widzenia. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.